Na co zwrócić uwagę przyjeżdżając samochodem do Niemiec? Jak nie narazić się od razu na niepotrzebne koszty? Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, kolejna ważna rzecz już wyciągnę jeszcze pokazać, to jest jak parkujemy na parkingach w Niemczech, coś takiego kupić. To jest bardzo ważne, zobaczcie, taka tablica właśnie jak tutaj, która informuje, że jeżeli nie macie tego, nie dacie za szybę i nie ustalicie godziny przyjazdu, no to co chwilę tutaj chodzi taki, powiedzmy, jakby to w Polsce mówimy, cieć i sprawdza, kto tego po prostu zapomniał, no i dostajecie z miejsca 25 euro mandat. Ale też, o czym warto wspomnieć, ja też tego nie wiedziałem, ale powiedział jeden kolega z pracy, pozdrawiam Artura, jeżeli zdarzy Wam się taka sytuacja, że zapomnicie tego dać, czy nie macie, a po prostu musicie naprawdę pilnie zrobić te zakupy w tym sklepie, to idźcie śmiało, kupcie coś i gdybyście coś przypadkiem jakiś mandat dostali, zachowajcie paragon, bo wtedy na podstawie paragonu pokazujecie, że byliście klientem, zrobiliście zakupy i tego mandatu nie dostaniecie, zostanie on anulowany. Także to jest, moi drodzy, koszt 1 euro około, jak przyjeżdżacie do Niemiec, to warto to na początek od razu sobie kupić. A teraz z kolegą Marcinem, który przyjechał niedawno do Niemiec, pojedziemy właśnie po kolejną ważną rzecz, bez której tutaj no nie radzę jeździć, czyli po tak zwaną zieloną naklejkę, jedziemy do Dekry. No, moi drodzy, Marcin zadowolony, bo otrzymał zieloną naklejkę, pochwal się. Tak jakbyś na loterii wygrał, nie? I rachunek. I kosztowało to 6,90 euro. Także dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli nie macie tej naklejki, a wjeżdżacie w ścisłe centrum, na przykład Lipska, które już zaczyna się praktycznie no tutaj od dzielnicy, no z naszej strony tutaj od Tekli już, powiedzmy jakieś 5-6 km od ścisłego centrum, i w razie kontroli policji, jeżeli nie macie takiej naklejki, to po pierwsze może zostać wasz samochód odholowany, zabrany dowód rejestracyjny do momentu, aż takiej naklejki nie zorganizujecie i zostanie oczywiście na was nałożony mandat karny. Także 6,90 to nie są duże kwoty, a taka naklejka pozwala wam już bez problemu jeździć po całym terytorium Niemiec we wszystkich tych ekologicznych strefach. Bardzo ważne. No to chodzi o emisję spalin. Właśnie, Marcin, dobrze, że przypomniałeś. Bardzo ważna rzecz. Uważajmy na ruch drogowy w Niemczech. Przede wszystkim jest bardzo dużo radarów, po niemiecku blitz, i teraz są wprowadzone też tak zwane superblice, które są ustawiane na skrzyżowaniach, to jest na przykład imitacja przyczepy jakiejś, coś takiego, i ten jeden radar potrafi zrobić aż z 5 pasów zdjęcie, także nie dajcie się zwieść, przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, bo tutaj w Niemczech naprawdę można bardzo łatwo prawo jazdy stracić. No właśnie, Marcin, sam wiesz z doświadczenia, jak wygląda przejazd na czerwonym świetle? Robi zdjęcie w trakcie przejazdu. Są takie mini kamerki zainstalowane, tak, też, nie? Wyglądają takie, jak kamera zwykła, ale to jest, no, to jest kamera złączona razem z czerwonym światłem. To mi wyjaśnił policjant niemiecki, mhm, i robi zdjęcie w trakcie, zapala się czerwony, przejeżdżasz, cyk, i robi cyk. Ja też przyznam się szczerze, że jak jeździłem w Polsce, 9 lat miałem prawo jazdy w Polsce od 2006 roku, to dostałem jeden mandat. Jeden mandat, a odkąd jestem w Niemczech od 2015 roku, to tych mandatów, no już, no rąk, znaczy palców obu rąk by mi zabrakło, było już tego sporo. To są małe kwoty, bo przekraczasz gdzieś zawsze, przeważnie, no wiecie, w mieście jedzie się 50, powinno się jechać, jedziesz powiedzmy tak 60, 62, czasem 56 i on ci i tak strzeli zdjęcie, dostajesz 15, 20, 25 euro maksymalnie dostałem, ale to pokazuje też skalę, ile tego po prostu tutaj jest, nie? Także przyjeżdżając do Niemiec, noga z gazu. No i też moim zdaniem jest większa kultura jazdy w Niemczech, nie? Jest 30, faktycznie wszyscy jadą 30, bo dlatego, że na Niemców po prostu to nauczyło, że no jak tą nogę z gazu nie ściągniesz, no to możesz pożałować, zapłacić. I to boleśnie. Moi drodzy, podsumowując, jeżeli przyjeżdżacie do Niemiec, to numer jeden, pamiętajcie, zielona naklejka,
Dekra, tutaj bez problemu to dostaniecie, 6,90 Marcina, Chevrolet 2007 rok, diesel i bez problemu spełnia tą normę Euro 4. Druga sprawa, kupcie sobie w Kauflandzie czy w gdziekolwiek jak innym sklepie właśnie to, tą sprytną karteczkę, gdzie pokazuje godzinę przyjazdu, gdzie wjeżdżacie na jakiś parking, widzicie tą tablicę, to musi po prostu być. Albo nawet dla świętego spokoju w niektórych miejscach dajecie to z automatu. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego, uwaga na radary. No i cóż, życzę wszystkim spokojnej jazdy, a jazda w Niemczech samochodem to sama przyjemność, bo jest to jeden z najlepiej rozwiniętych systemów autostradowych na całym świecie, gdzie są odcinki, gdzie nie ma limitu prędkości i można testować auta. Dzięki, pozdrawiam i do następnego razu i dziękuję Marcinowi za to, że zgodził się pokazać swoją naklejkę i był moim operatorem. Dzięki. Pomachaj. Dzięki, pozdrawiam. I fajną koszulkę masz przy okazji. Dziękuję. Hejo.